Słuchajcie, wielu pilotów odpuszcza loty zimą. Ja jestem wielkim zwolennikiem, dlatego że jest dużo bardziej ciekawie, dużo ciekawiej niż latem. Przede wszystkim nie mamy ludzi, to jest pierwsza rzecz, więc masz całą miejscówkę dla siebie, nie musisz się liczyć specjalnie z tym, że komuś będziesz przeszkadzać. To jest bardzo ważne. Druga rzecz, że światło jest unikalne zimą. Mamy bardzo nisko słońce, kontrastowe ujęcia, można zrobić naprawdę dużo fantastycznych rzeczy, kapitalnych ujęć, które tak naprawdę są bardzo proste. Trzeba podstawowe zasady poznać i spokojnie można zrobić naprawdę bardzo dobre ujęcia i to jest absolutna petarda. No i też to, że ta zima jest jednak piękna, jak trafisz na odpowiedni dzień, jak obserwujesz przyrodę, obserwujesz warunki, to jest to niepowtarzalna sprawa i można chwycić nie tylko świetne ujęcia właśnie latem, ale też podczas zimy. Także polecam zdecydowanie, myślę, że to jest kapitalna sprawa i latamy zimą. Słuchajcie, dwie rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Mamy cały czas otwarty nabór do teamu 250 gramów szczęścia i tam coraz więcej osób do nas dołącza. Wczoraj mieliśmy kapitalną sesję, półtorej godziny. Rozmawialiśmy trochę o nowościach, rozmawialiśmy na temat swoich prac, ocenialiśmy te prace, ujęć, jak zrobić lepsze ujęcia, jak w prosty sposób, bo jestem zwolennikiem prostych rozwiązań, osiągnąć naprawdę wiele. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do Team 250 gramów szczęścia. Jeżeli zaczynasz przygodę z dronem, mam darmowe opracowanie, warsztat w 5 krokach, jak rozpocząć latanie bez stresu i jak rozpocząć bez narażania się na przykład na utratę drona, więc warto sobie to zobaczyć. A jeżeli posiadasz Mini 4 Pro, no to zdecydowanie bestsellerowy warsztat online dotyczący funkcjonalności od pudełka po prace kreatywne, cała ścieżka. Przechodzimy wspólnie, ja pokazuję Ci, jak to wygląda. Jestem o krok przed Tobą i pokazuję Ci, jestem Twoim przewodnikiem, pokazuję Ci, jak to zrobić, jak Yoda dla Luke'a Skywalkera. Ty jesteś prawdziwym bohaterem i chciałbym, żebyś był jak najlepszy. Wiele osób pytało mnie o loty zimą, jeżeli chodzi o miniacze, ale też inne drony i parę rzeczy, o których warto powiedzieć, to przede wszystkim akumulatory. Zwróćcie uwagę, że ja akumulatorów nie trzymam bezpośrednio w dronie, dlatego że przemieszczamy się, wędrujemy i nawet po paru minutach akumulator jest zimny. Temperatura może wynieść nawet około zera czy minus, dlatego trzymam akumulatory pod kurtką w wewnętrznej kieszeni i w tym momencie akumulator powinien mieć około 15 stopni Celsjusza minimum. Można latać nawet przy niskich temperaturach. Ja latałem ostatnio przy minus 20, nic się nie działo, tylko trzeba przestrzegać podstawowych zasad. Jeżeli długo trzymasz miniacza na wierzchu, to gumę gimbala, w zależności od tego też jaka jest wilgotność powietrza, teraz mamy bardzo sucho, także bez rękawiczek jestem w stanie spokojnie latać, ale gumę gimbala to jest druga rzecz, one bardzo sztywnieją, więc postaraj się założyć osłonę, też on jest na tyle mały, że można założyć osłonę i przytrzymać go pod kurtką przez parę minut. To wpływa na ujęcia i zdarza się tak, że te ujęcia są faktycznie szarpane, więc warto dbać o to, żeby cały miniacz był ciepły. No i to samo dotyczy kontrolera. Jeżeli masz taką sytuację, że Twoja kurtka jest większa, to możesz aparaturę też rozgrzać. To nie jest tak bardzo istotne, bo aparatura jest w Twoich rękach, nie w powietrzu, ale mimo wszystko warto mieć ciepłe akumulatory także w kontrolerze, więc można go na parę minut pod kurtkę nawet dać komuś przed lotem, przygotowując się. Kolejna sprawa, na śniegu mamy odbicie światła, jest bardzo jasno, więc warto zastosować filtry, albo filtry ND, lub też polaryzacyjne. Ja zastosowałem dzisiaj filtr polaryzacyjny Freewella, to jest ND.pl i on ma znacznik. Polaryzację można fajnie ustawić sobie pod tym względem, bo to jest mały filterek, nie widać tak idealnie przy ustawieniach polaryzacji. Też jest mała optyka, ale mamy tutaj znaczniki dla ustawienia horyzontalnego, czyli poziomego i też dla ustawienia pionowego, gdy stosujemy ujęcia na przykład na Instagram albo właśnie na TikTok. Więc w tym momencie jest ustawiony na vertical shooting polaryzacja i to wygląda lepiej.
Oczywiście podstawową sprawą i o tym trzeba też bardzo pamiętać, jest zadbanie o siebie. Ja mam ciepłą kurtkę, pod spodem mam bardzo ciepłą norweską bluzę i mam ciepłe spodnie. Jak zaczęła się zima, kupiłem sobie specjalnie spodnie, nawet kupiłem zwykłe w Decathlonie za 150 czy 200 zł. Mówię, muszę mieć porządne spodnie, jak mróz jeszcze spada, to zakładam sobie spodnie do biegania pod spodem i mam przynajmniej dwie warstwy, buty, grube skarpetki z Merinosa. I to mi wystarcza. Jeżeli się wybieram na dłuższy czas, zabieram ze sobą bank energii też i też zabieram herbatę w termosie albo kawę w zależności od tego, rozgrzewacze do rąk czasami, bo jeżeli latasz FPV dłużej, to faktycznie ręce mogą być zmarznięte. No i ostatnia rzecz, o którą mnie ludzie pytali. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, o jaką ludzie mnie pytali, to jest punkt rosy, jak to wygląda, jak to określam. Zwykle patrzę sobie na szybę samochodu i tu już widać, czy można latać, czy nie. Bo jeżeli zbiera ci się wilgoć na szybie samochodu, to znaczy, że to samo będzie się działo na śmigłach, więc warto obserwować takie rzeczy. I też pora jest bardzo ważna. Jeżeli masz taką sytuację, że słońce wstaje, jest zachmurzenie tak jak dzisiaj i mamy całe niebo pokryte chmurami, to trzeba wstać troszeczkę wcześniej, przygotować się na okolice wschodu słońca, bo zdarza się tak, że ta warstwa dolna nieba jest czysta i dopiero po pół godzinie, tak jak dzisiaj, słońce unosi się wyżej i zasłaniają chmury. Natomiast ten poranek warto chwycić. To samo, jeżeli chodzi o zachód słońca, więc warto zapolować na złotą godzinę i rano, i wieczorem, szczególnie jeżeli masz wolny dzień. Żebyś był jak najlepszy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce.